Czy w tangu uzasadnione wydają się w takie przeniesienia jak odbiór na przykład w Etka jako siły robotniczej, przywódczej siły narodu, jak w Artura w młodej w inteligencji, Astomila dawnej w inteligencji? Na ile jest to zwierciadło Polski ostatnich kilkudziesięciu lat, Pańskim zdaniem? Ciekawie bardzo rozpoczął, wskazując na Etka, dlatego że w tym moim tangu się coś zdarzyło takiego częściowo wbrew mojej woli, a mianowicie aktor grający Edka miał jakieś lęki i obawy, żeby pójść za propozycją Mrożka, że ma grać Hama. I bardzo go starał się uszlachetnić. To od początku była taka widoczna tendencja w rozmowach ze scenografem, że tych butów nie chce, a tamte chce, a co to za kostium, czy jakichś takich tych rozmów. On chciał podnieść klasowo tego. I wyraźnie celował w taką nową, młodą burżuazję. I coś się tam takiego zdarzyło, że on wygląda na człowieka, który świadomie uczestniczy tam, jest w tej gromadzie ludzi, w tej rodzinie i tylko czeka. Czyli ten przypadek, który ślepy traf, ja właściwie jedyne prawdziwe status quo tego człowieka, jakim jest jego chamstwo i no, głupota. A to zaprogramował Mrożek. To się gdzieś zniknęło. W tej interpretacji. W tej interpretacji, w tym. Oczywiście on nigdy nie żeby nie wiem, co robił aktor, to z Edka nie zrobi intelektualisty, bo cała jego filozofia sprowadza się jednak do postawienia na siłę i siłę mięśniową, ale także do pewnego przejęcia ideologii. On miał rację. On nie potrafi powiedzieć, co to była za racja. Tak jak nie potrafi wyjaśnić, co to był postęp. Czym jest postęp? W tym nie potrafi. Postęp do przodu. I ta dyskusja, postęp do przodu, właściwie zamyka możliwości najlepszemu aktorowi wyjść poza ten dialog, jeżeli się go zachowa. Ale tam zostały odkryte, Grzesiu Małecki odkrył tam jakieś nowe przeczucia, nową możliwości dla tego, takiego przyczajonego, czekającego na okazję sprawcy. Ale głównym ideologiem jest Artur i to jest, no, moim zdaniem, najważniejsza rzecz, jaka się Mrożkowi tam przydarzyła przy interpretacji buntu. Jak bunt się może wymknąć z rąk najbardziej rozsądnie i porządkowo, i praworządnie myślącego faceta młodego i może stać się czymś
faszyzującym, niebezpiecznym, może stać się po prostu początkiem zagłady. I ta uogólniająca intencja takiej szerokiej interpretacji tego buntu jest zawarta w tangu i ona mu zapewni, moim zdaniem, trwałość poprzez literaturę dalej. W tym zawsze do tego będzie można wracać i zawsze ten model tam się odnajdzie. Chociaż go tam odszukiwać zgodnie z czasami, no, w okresie PRL-u tam była taka bezpośrednia przekładnia polityczna, że to jest ten konkretny ham. W tym, a teraz już to nie funkcjonuje, kogo to obchodzi, czy Gomułka to był taki właśnie ham, czy tak. No więc ja to widzę taki model napędowy w tangu, który pozwoli temu tangu przetrwać przez kolejne czasy, nie wiem. Dlatego, że czasy mogą się nagle tak zmienić, że nawet ten model nie zafunkcjonuje. Ale jak na razie to nie ma takiej obawy. Jak na razie wszystko idzie według pewnych powtarzających się schematów.